Dlaczego mówią, że nie czekają na nowe odcinki? Czy ludziom faktycznie łzy napływają do oczu po tym, co spotkało Romanowską? Dlaczego Nasz Nowy Dom już nie jest taki sam? Jako komentarz powiem, że do nowych odcinków programu Nasz Nowy Dom z Elą Romanowską widzowie byli dość sceptycznie nastawieni. Po emisji każdego kolejnego epizodu wytykali nowej prowadzącej każdą pomyłkę czy niestosowne zdaniem internautów zachowanie. Komentarze, które pojawiły się po premierze najnowszego odcinka, są wstrząsające. Widzowie chyba stracili już całkiem nadzieję. Jak już wiadomo, w nasz nowy dom Ela Romanowska zastąpiła Katarzynę Dowbor. Na początku maja gruchnęła wiadomość o zwolnieniu Katarzyny Dowbor z programu. Gdy okazało się, że dziennikarkę ma zastąpić Ela Romanowska, widzowie nie kryli rozczarowania. Wielu z nich po dekadzie oglądania show prowadzonego przez Dowbor. Nie wyobrażało sobie na tym miejscu nikogo innego. Pierwszy odcinek naszego nowego domu z Elą Romanowską podzielił fanów programu jeszcze bardziej. Część z nich doceniła starania aktorki oraz jej zaangażowanie, natomiast inni wytykali jej każdą pomyłkę. Wydaje się, że ostatecznie naszali przeważyły pozytywne komentarze, jednak po emisji trzeciego, najnowszego odcinka show, widzowie byli już zgodni co do jednego. Nowy odcinek programu Nasz Nowy Dom przelał szale goryczy. W najnowszym odcinku programu Nasz Nowy Dom ekipa remontowa wraz z Elżbietą Romanowską udała się do podwarszawskiej góry Kalwarii, gdzie na co dzień mieszka pani Magdalena z wnuczkiem Kordianem. Kobieta jest już w podeszłym wieku, a mimo to pracuje, a dodatkowo to na jej barki spadł obowiązek wychowania chłopca. Kordian nie ma poza babcią nikogo, dlatego stara się pomagać jej w obowiązkach. Ich sytuację znacznie utrudnia stan, w jakim znajduje się dom, a przede wszystkim wszechobecny grzyb. Ta historia wzrusza do łez, jednak, według widzów, zachowanie Eli znów było dalekie od oczekiwań. Głównym zarzutem w stronę aktorki stała się jej sztuczność, jednak to nie koniec przykrych słów, które posłali w jej kierunku fani programu. Niestety, pojawiły się przykre komentarze widzów programu. Pod zwiastunem trzeciego odcinka programu Nasz nowy dom, z udziałem Elżbiety Romanowskiej, rozpętała się prawdziwa burza. Obok komentarzy, które na jej temat wypisują internauci, trudno przejść obojętnie. Tym bardziej, że wielu z nich kieruje przykre uwagi nie tylko do prowadzącej, ale ogółu formatu, zarzucając, że przez udział aktorki stał się on znacznie gorszy niż kiedy prowadziła go Katarzyna Dowbor. Obejrzałem pół pierwszego odcinka nowego sezonu. To już nie jest ten sam program. Brak pani Kasi aż kuje w oczy, mimo całego szacunku dla pani Eli. W tym przypadku powiedzenie, że nie ma ludzi niezastąpionych się, niestety nie sprawdza. Nie da rady oglądać. Prowadząca się nie nadaje. Ja już nie czekam na nowe odcinki, odpuściłam kompletnie. Nie te emocje, nie ta energia, słownictwo i rozmowy, których nie da się słuchać. Czasem trafię na powtórki odcinków z panią Kasią, których wcześniej nie oglądałam i te oglądam z przyjemnością. Niezmiennie wzruszają i emocjonują. Nowe odcinki są jak flaki z olejem. Jedynie mój mąż cieszy się ze zmiany, bo mówi, że już nie mógł znieść, ile razy widział mnie zapłakaną, kiedy oglądałam nasz nowy dom. Uwielbiam panią, ale niestety nie w tym programie. Myślę, że ta zmiana nikomu nie służy. Pani Kasia miała serce do prowadzenia tego programu, a tu niestety brak tego czegoś. Po przeczytaniu tylu niepochlebnych komentarzy, Elżbieta Romanowska popłakała się na planie programu Nasz Nowy Dom, stwierdzając, że sobie nie radzi. Osoba z planu potwierdza, że Romanowska jest w strasznym stanie. A wy co uważacie o nowych odcinkach prowadzonych przez Elę Romanowską? Oczywiście po więcej takich materiałów wejdź na nasz kanał, a teraz dziękuję Ci, że jesteś. Subskrybuj i do usłyszenia.